szybko przeleciały te 3 lata, co? Jak przeleciały? Powiedziesz, że jesteśmy dopiero na początku 3 klasy. 3 klasa minie szybciej niż myślisz. Masz rację. Ktoś kiedyś wyliczył, że spędzamy tutaj tylko 4% naszego życia. To będzie jakieś 909 dni, 120 lekcji wychowawczych, 360 lekcji angielskiego i 480 lekcji WF-u. Nikt nie policzy stresu ani tych dobrych chwil, które spędziliśmy w naszej szkole. Nie da się policzyć zawartych przyjaźni i wiedzy, która wyparowała i tej, która w nas została. Setki zadań domowych, dziesiątki wypracowań, ale i też mnóstwo szalonych, kreatywnych rzeczy, które udało nam się tutaj zrobić. Bo przecież szkoła to nie tylko nauczyciele, lekcje i nauka. Szkoła, czy tego chcemy, czy nie, to nasz drugi dom. Masz rację. A mówiąc o tych szalonych rzeczach, to masz na myśli ten mural? No tak. Ten mural jest czymś wyjątkowym. Dzięki niemu zostaniemy w tej szkole na wiele lat. Dokładnie. Dzięki niemu za kilka lat nasze młodsze rodzeństwo rozpozna nas na murach szkoły. Tak, a ile przy tym było śmiechu i zabawy? I ciężkiej pracy, ale było warto. Koniec przerwy, idziemy! Dobra, ruch! A nie! Start! Dalej, 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 Mateusz podbiega! Zajrzyj do kamery najpierw! Dobra, teraz cofaj, nie widzę. W ogóle nie widać napisu. Aha, bo nie ma, dobra. Dobra, następne. Dobra, jest, super. Dobra. Jeszcze? No, nie widzę. Tak. Pomysł na mi strachu. Dobra, super. I koniec, i biegniesz z powrotem. Mural powstawał tak, że najpierw były szkicowane na kartkach ze zdjęć z komputera postacie, później były wycinane nożykami, później przestawiane były na ścianę i sprayowane czarną farbą, czarnym sprayem. Ściana była wcześniej zrobiona farbą koloru kremowego. Jak wchodzimy, to widzimy na przodzie od razu Alicję, Partykę, w niej jest Szymek, ta Weronika. Myślę, że ten mural to nie tylko ściana, to coś więcej. Coś, dzięki czemu zawarliśmy wiele nowych znajomości i poznaliśmy się bliżej. Nie da się zliczyć tych miłych chwil spędzonych przy jego malowaniu. Jestem pewna, że za kilka lat nie będę pamiętała wiele za czasów gimnazjum, ale na pewno zapamiętam ten mural, ścianę, która łączy.
pracowaliśmy razem i jak komuś coś nie wychodziło, każdy o sobie naprawiał, każdy go pilnował, pracowaliśmy razem, czuliśmy się naprawdę miło w tym okresie czasu, kiedy spędzaliśmy w szkole, to nie robiliśmy to tak, żeby zrobić, żeby było załatwione i po sprawie, tylko pracowaliśmy jak jedna rodzina, jak takie pszczoły. Czuliśmy się tu całkiem dobrze, przyjemnie, każdy był zadowolony, nikomu się nie nudziło. No i spędzaliśmy aktywnie czas. Moim zdaniem był to bardzo dobry projekt, bo nie dość, że zrobiliśmy coś dla szkoły, zrobiliśmy też coś dla siebie. Staliśmy się bardziej otwarci dla innych ludzi, staliśmy się bardziej pomocni, przyjaźni, koleżeńscy. To coś, co połączyło wiele osób na dobre przyjaźnie. Poznaliśmy innych od innej całkiem strony. Te godziny spędzone wśród przyjaciół, znajomych. Bawiliśmy się niesamowicie, każdy z nas miał inny pomysł, inne zadanie. Często siedzieliśmy razem, piliśmy soki, jedliśmy, wygłupialiśmy się, robiliśmy coś dobrego i jednocześnie świetnie się bawiąc. To było coś niesamowitego i zapamiętam to do końca życia, to była super przygoda. Zabawą, ale też ciężką pracą, z białą farbą, ze sprayem. Nigdy nie uczyłam się malować sprayem, a teraz miałam taką możliwość. Z moimi kolegami i koleżankami ze szkoły mogę ich rozpoznawać na wejściu. Przede wszystkim z integracją i z pomaganiem innym. Przyjrzyjcie się uważnie. To nie jest dzień wandala. To jest dzień gimnazjalisty, który nie boi się upaprać farbą po łokcie. Bierze sprawy w swoje ręce, sprawy albo spreje, wszystko jedno. Dzieli się robotą z kolegą, który też ma ochotę na kawałek ściany. I wreszcie najważniejsze, nie maluje Smurfa, Supermana czy Hany Montany, tylko porusza temat z naszego życia codziennego. Zwyczajny, ale ważny. Mówi o tym, że tylko razem jesteśmy niepokonani.